Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o paranoi Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński po pięciu dniach od wyborów, bo w piątek, dokonał akceptacji tego, że przegrał. To znaczy powiedział to publicznie, że przegrali wybory poszukał sobie winnych, no i znalazł te winnych w obcych służbach. Zdefiniował to niemalże wprost. Zacytuję, czy powstanie Polski 2050 było wynikiem tego, że pewien prezenter telewizyjny wpadł na taki pomysł, czy może czegoś głębszego, czy generałowie, którzy tam się znaleźli, polubili tego człowieka, czy może głębsze są tego przyczyny? To było podczas spotkania z klubami Gazety Polskiej. I oczywiście rzucił, że źródła powstania Platformy Obywatelskiej są dość oczywiste. No tutaj jest ta słynna odniesienie się do słów generała Gromosława Czempińskiego, który publicznie przyznawał się do tego, że to była jego idea, byłego szefa wywiadu. I teraz dalej. Mamy do czynienia z pewną rozgrywką sił zewnętrznych, które bardzo sprawnie posługują się formacjami, które działają na terenie Polski. No i później również wyraził to, dlaczego jego zdaniem doszło do porażki. Najbardziej był zasmucony tym, że w bastionach PiSu bardzo dużo ucierpieli. Mam nadzieję, że takie gazetki, które były tam kolportowane z informacjami o aferze wizowej, że się bardzo ku temu przysłużyły. I teraz jeszcze kolejna insynuacja od Kaczyńskiego. Jest pytanie, które warto postawić, które mam nadzieję kiedyś będzie przedmiotem opracowań historyków. Już dziś powinno być, gdyby to było możliwe, nie jest w tej chwili możliwe po przejęciu władzy, prawdopodobnym, prawie pewnym przejęciu władzy przez opozycję, przedmiotem zainteresowania służb specjalnych. Mianowicie, jakie były głębsze przyczyny i mechanizmy powstania pewnych formacji? Następnie postawił kolejne pytanie. W jakim stopniu nasze życie publiczne jest autonomiczne wobec sił zewnętrznych? Jeżeli spojrzymy na całe 34 lata, począwszy od 1989 roku, pominąwszy ten okres przygotowawczy, to można powiedzieć, tu cały czas działają siły, które ewidentnie są związane z naszymi sąsiadami. I nie mówię tu o Czechach czy Słowakach, tylko o Niemcach i Rosjanach. No i tutaj źródła powstania Platformy Obywatelskiej są dość oczywiste z tego punktu widzenia i później ta oczywistość była weryfikowana poprzez politykę. W sposób oczywisty wpisywała się w interesy niemieckie. No właśnie. Tutaj dalej mówił o Polsce 2050. Tutaj sądzę, że jednak przyczyny są głębsze i że to jest ta druga strona, która szuka jakiegoś takiego pewnego narzędzia i ciągle ma nadzieję, że może ten ukształtowany już system polityczny, który dla niej najwygodniejszy, wolałaby inny, może doprowadzić do takiego stanu, jaki w przekonaniu Moskwy powinien. Szanowni Państwo, główny człowiek Moskwy w Polsce oskarża wszystkich o to, że są ludźmi Moskwy. To jest zrozumiałe. My mamy niezły ubaw, bo od wczorajszego materiału, od obcych agentów jeszcze wyzywa nas, jak twierdzą wiewiórki, Mariusz Kamiński, a my tylko i wyłącznie poinformowaliśmy go, że wiemy z kim i czym i gdzie wybiera się na weekend. Biorąc pod uwagę, że facet nam zafundował i uwaga, to są informacje dostępne w tak zwanej domenie publicznej, to znaczy można sobie po prostu iść ulicą, przecież i można sobie wpaść na Mariusza Kamińskiego. No. To nie jest tak. Pan Mariusz Kamiński ma prawo korzystać z ochrony miru domowego, natomiast jest osobą publiczną i ja wiele razy słyszałem twierdzenia funkcjonariuszy, którzy posyłali za nami o obserwacje, że ja i Tomek, że oni sobie mogą chodzić za mną i za Tomkiem, że tu nie ma żadnej, no, żadnych przestrzeni. Znaczy, wiecie Państwo, no, skoro nie ma, no to ja, że tak powiem, z Tomkiem bardziej patrzę, że facet, który myślał o sobie, że jest Hooverem. Hoover to był założyciel i drugi, chociaż wszyscy myślą, że pierwszy, on był drugim dyrektorem FBI, ale był tym dyrektorem przez prawie 50 lat. On umarł na stanowisku. To był facet, którego genialnie sportretował Clint Eastwood przy wsparciu, w obsadzeniu tej roli Leonardo DiCaprio.
Tam była taka scena. On za każdym razem, jak zmieniał się prezydent, czekał w gabinecie z teczką przed wejściem. Wchodził, załatwiał sprawę, wychodził, był pewien. I Mariusz Kamiński mówił o sobie, że on jest Hooverem. To były takie rzeczy, które do nas docierały, że oni w ten sposób tłumaczyli te swoje przestępcze działania wobec nas, wobec opozycji, że Hoover też się nie patyczkował z wrogami Stanów Zjednoczonych, że jak trzeba było, to po prostu prowadził inwigilację bez zgody sądu, bo my wiemy lepiej, że demokracja demokracją, a ktoś tym musi rządzić. To były właśnie te ich tego typu twierdzenia. I to jest najbardziej zabawne, że facet, który rządzi służbami specjalnymi, nie wie, jak proste w obsłudze i jak prosto, że tak powiem, rozjechać ich w sytuacji, w której oni nie mają żadnego zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Wiecie Państwo, oni są przede wszystkim szkodnikami. I my, było jasne, my nie drwimy z Państwa, my drwimy z Was. My drwimy z Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, z Łojanta, ze wszystkich ludzi, którzy uczynili ze służb specjalnych narzędzie nie ochrony państwa, tylko narzędzie ochrony własnych interesów, interesików. Miejsce, do którego pozwalacie przychodzić ludziom nawalonym jak stodoła po żniwach. Ludziom, którzy piją, zachowują się jak menele na jednostkach, w których dba się teoretycznie o interes Polski, którzy demoralizują podwładnych, którzy zajmują się prześladowaniami ze względów politycznych, którzy traktują służbę państwu jako ok okazję do leczenia własnych kompleksów poprzez mobbing, jako sposób na zaspokojenie swojej chuci, czyli wszechobecne me too, które nie dotyczy, uwaga, wszystkim mówimy, nie dotyczy Wojanta. Wojant to tylko woda i tyle. Natomiast na przykład słynny pan Roman, którego kiedyś żeśmy tam wymieniali, no to pan Roman, wiecie państwo, to jest taki facet, który się zajmował naszą inwigilacją, no to miał romans z żoną swojego podwładnego, więc żeby mu podwładny nie przeszkadzał, to go wsadził do aresztu pod lipnymi zarzutami, gdzie chłop przesiedział około roku. I to jest właśnie taki sposób, wiecie, to wszystko jest. To wszystko widać. Jeżeli my to widzimy, to widzą to też zagraniczne służby i mają, powiem, pastwisko do tego, żeby wybrać ludzi, którzy są zmęczeni, którzy są zniesmaczeni, skrzywdzeni, autentycznie skrzywdzeni. I my sobie drwimy z was. My nie uderzamy w państwo polskie, my uderzamy w was. Wy musicie sobie Kamiński, Wąsik uświadomić, że państwo polskie to nie jesteście wy. To, że pozatrudnialiście tam własne dzieci, to, że załatwiacie im fuchy, to, że nie pracują oni na rynku, że Kamiński załatwiłeś synkowi, że dostał fuchę w Banku Światowym za 50 koła miesięcznie, chociaż nie ma do tego żadnych kwalifikacji. Cóż, żadnych. To, że Wąsik załatwił swojemu synkowi fuchę w służbach, no bo bez nazwiska by go nie przyjęli. To są te wszystkie ich zabawy, że rodziny muszą tutaj, tworzą tego. Z jednej strony twierdzą, że tropią klany esbeckie, jak oni tam twierdzą, czy jakieś inne, patrzyli, wyrzucali, a tak naprawdę po prostu chcieli mieć pełną kontrolę. Bardzo się bali tych starych służb, bo te stare służby mają takie. Służby specjalne to jest w ogóle pewna mechanika działania, sposób myślenia. I oni po prostu uważali, że zbudują jakiś monolit. Problem na czym polega? Wąsik, Kamiński, wy to macie fachowość na poziomie kolesi, którzy montują blokady na kołach. Mieliście przez 7 lat, bo to od 2016 zaczęliście, przez 7 lat prześladowaliście nas po prostu dzień i noc. No dobra, Tomka, żeście pod fałszywymi zarzutami wreszcie wrzucili na 2 lata więzienia. Tomek zostanie oczyszczony, zostanie mu wypłacone odszkodowanie, a wy pójdziecie za te sprawy siedzieć. Ale generalnie, to biorąc pod uwagę, jaki macie aparat, to i co się wydarzyło z Tomkiem, z Brejzą, z Giertychem, z Tuskiem, no po prostu teraz do Jarosława Kaczyńskiego. No panie Jarosławie, no kogo pan zatrudnił? No jak można było? Pan im dał wszystko. Przecież oni mogli mieć ten Pegasus, oni mieli wszystko, mieli nielimitowany budżet. No i zatrudnili do tego takiego Łojanta, na nas Łojanta, no faceta, który nie przeczytał żadnej książki w ostatnich latach. No.
Powiem w ten sposób, no z czym do ludzi? Wy tu upatrujecie jakiejś inspiracji obcych służb. To, żeście wkurzyli młodzież, to, żeście ogłosili w 2021 Ład Polski, ład, w której wymyśliliście, że wyborcy, wszyscy ci, którzy są przedsiębiorcami, będą iść na wasz elektorat. Potem, żeście się z tego wycofali, lekko. Ale co myślicie, że ludzie tego zapomnieli? Powiem szczerze, ja jestem zaskoczony. Przegrałem po raz pierwszy zakład, bo założyłem się, że Platforma Obywatelska będzie, czy Koalicja Obywatelska będzie miała wyższy wynik niż PiS. Muszę pierwszą flachę wina wypłacić, bo, bo PiS wygrał. No tylko, że wygrał, ale przegrał. To jest jeszcze tego. Więc najbardziej mnie bawi to, że Jarosław Kaczyński w tym swoim wczorajszym wystąpieniu powiedział, jeżeli my mamy kiedykolwiek wrócić do władzy. My teraz, drodzy Państwo, nagramy dzisiaj na głównym kanale, nagramy materiał, gdzie Państwu dokładnie wyliczymy, o co będziemy walczyć i co będziemy robić przez najbliższe lata. Tomku, paranoja Kaczyńskiego. On ją karmi, ktoś go karmi tą paranoją, czy on tak samoczynnie się ją obsługuje, że wszędzie widzi spiski wrogie z obcych państw? Przecież gdyby ci z obcych państw, którzy mają te maile, bo przecież to nie są, to już możemy powiedzieć, to nie są służby rosyjskie, to nie są służby białoruskie, te wszystkie maile są niestety pod kontrolą zachodnich służb. Gdyby przecież chcieli wspomóc i zmasakrowanie PiS-u, to po prostu wystarczyłoby puścić na open większość tego, co tam jest. Czyli nie chcieli niestety jego zagłady. Szanowni Państwo, Kaczyński pozornie wziął winę na siebie tylko dlatego, żeby potwierdziła się jego teoria, że on jest najmądrzejszy i otoczył się ludźmi, którzy rzeczywiście pomogli temu spiskowi. No nie ma innych ludzi, ale on musi pokazać, że pomiędzy tymi wszystkimi ludźmi jest olbrzymi dystans, bo on przewiduje, on wie, to on sam, to jest Wodzuś, dyktatorek kieszonkowy, on wie, jak to wygląda. I powinien zrozumieć, że już w momencie, kiedy on w ten sposób rekrutował ludzi do swojego otoczenia, dawał im tak olbrzymią władzę, to się nie mogło udać. On tego nie rozumie. On upatruje tutaj jakichś spisków sił sprzężonych, Rosjanie z Niemcami, z tyłu jeszcze Izrael i Amerykanie, siły w Ameryce, które na jednego Kaczyńskiego się zasadzili. Panie Kaczyński czy pani Kaczyńska, my nie możemy przeceniać roli Polski na świecie. Rzeczywiście, w tej chwili ta rola Polski wzrasta. A wzrasta chociażby dlatego, bo jak pan widzi, bo wy żeście zaczęli robić zło. I dawniej byliśmy stabilni i wiadomo było, że Polska się rozwijała. A w tej chwili niech pan czy pani po 17 zwróci uwagę, że sama informacja, że wy żeście przegrali wybory, na rynkach finansowych nastąpiło zbyszka. Czy tak jak Sasin poda jednego SMS-a i Polska i giełda traci kilkadziesiąt miliardów, to tak jak jest na świecie jest informacja o tym, że was już nie będzie, to Europa mówi, że odetchnęła. Rozumie pan, dlaczego tak to się dzieje? Czy pani po 17? To nie jest to, że ktoś się przeciwko wam uwziął. No wszyscy są źli, a wy jedni jesteście dobrzy. Po prostu Kamiński, Wąsik i reszta tej grupy przestępczej poległa na tym samym. Oni zatrudniali ludzi, tylko pochlebców, i nagle doszli do wniosku, że będą działać jak Dzierżyński. Brali ludzi, którzy są od nich gorsi, którzy od nich są słabsi, przed którymi mogą brylować. Innej nie ma, inni ludzie ich nie interesują. To tak na tym polega cały ten ich modus operandi, bo to tak trzeba nazwać modus operandi, niestety, te wszystkie. Także, Szanowni Państwo, teraz Kamiński lansuje teorię, że my żeśmy się przyznali do winy i szpiegostwa. W związku z tym, że powiedzieliśmy, że pojechałeś Volvo z, nie wiem, trzeba już o tym mówić, no, z jakąś panią w kierunku wschodnim, no dobrze, no powiedzmy na hełm, no.
Tak, już raz zostawmy to, no to nie wiem, no, już dalej nie mówimy. Przecież wiesz, tak mówiąc normalnie, gdybyś był profesjonalistą i gdybyś chciał, nie wiem, pojechać z żoną czy z tą panią, to byś się ukręcił, jakbyś umiał. Naprawdę, gdybyście nie pozwalniali z ludzi, chociażby z tej obserwacji, którą wy twierdzicie, że ci, ten łysy mój ulubieniec, tym drugim w kaszkiecie i jeszcze inni, którzy tutaj kręcą się tak, udając japońską obserwację, czyli taką, którą trzeba widzieć i której trzeba się bać u mnie i u Janka, że to jest sprawdzanie tamtej obserwacji. Posłuchajcie, rozpieprzyliście obserwacje, między innymi, pamiętacie, przecież mówiliśmy wam o tym, co się dzieje chociażby w Wydziale Obserwacyjnym CBA. Kupowaliście drogie rzeczy, to było po to, kupowaliście, szatnia operacyjna była po to, żebyście mieli drogie ubrania, żebyście mieli rzeczy, których normalnie nie moglibyście sobie kupić, po to, żeby z nich korzystać. Nagle robiliście jakieś kursy dla perukarzy. Słuchajcie, no, wydawaliście pieniądze na jakieś chore rzeczy i tych ludzi, którzy buty zdarli rzeczywiście na tej obserwacji, którzy umieją, rozumieją, to oni są niepotrzebni. Wy żeście awansowali ludzi o ileś szczebli do góry, którzy nie mieli tego doświadczenia. To jest naturalne. A zobaczcie, kogo wyhodowaliście. Tym waszym cyrkiem pod tytułem Murem za polskim mundurem i tymi wszystkimi innymi rzeczami wyhodowaliście naprawdę złych ludzi, część, z którymi trzeba będzie rzeczywiście tutaj sobie w jakiś sposób poradzić. Popatrzcie, ja daję wam taki przykład jak w Soczewce. Co się stało z tym biednym dzieckiem i z tym zwyrodnialcem z nadmorza. U was tacy ludzie pasują. Dobry jest, czy przy demonstracjach, przy wszystkich, będzie on, chodziarzy, czy tych innych, będzie bił, on będzie, on chodzi, on jest silny. Kult tego wszystkiego, no na granicy pushbacki, nie ma pushbacków, trzeba łapać, trzeba bronić. Tomku, ale to powiedzmy, co to jest pushbacki. Znaczy, to nie o to chodzi, żeby było jasne, drodzy Państwo. My nie nawołujemy do otwarcia granic i przyjmowania wszystkich chętnych, tylko jeżeli mamy ludzi, którzy są na terenie Polski, są to ludzie, często są to kobiety i dzieci, to nie można ich brać i wywozić i wyrzucać na granicę, trzeba ich wziąć. Dzieci były chore, dzieci były też. Dzieci też. I trzeba ich wziąć do ośrodka, umożliwić złożenie wniosku o azyl. Jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony, to mają zostać deportowani do kraju, z którego przybyli, w sposób bezpieczny i humanitarny. Nie można ludzi po prostu skazywać na śmierć w lasach. To jest to, co oni robili. Zobaczycie Państwo, że będziemy mieli rację. To się skończy, być może, że Trybunał na przykład w Hadze będzie chciał zaznajomić się z panami Kaczyńskim, Kamińskim i Wąsikiem przed polską prokuraturą. Wiecie Państwo, oni wyjął z jednego powodu, bo jeszcze zanim, bo ta prokuratura zostanie szybciej odzyskana. Oni w tej chwili co prawda pocieszają się i trzymają się za ręce, że jeszcze 2 lata rządów Andrzeja jest bezpieczny. No to chłopaki, zobaczycie, jak będziecie bezpieczni przez te 2 lata, ale przede wszystkim jedną z pierwszych decyzji nowego ministra sprawiedliwości i premiera będzie podpisanie wstąpienia do prokuratury europejskiej. I tu możemy powiedzieć bye bye Rysiu Czarnecki, bo śledztwo w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez Ryszarda Czarneckiego z Parlamentu Europejskiego ruszy po prostu jak z kopyta, właśnie przez prokuraturę europejską, ale takich śledztw jest więcej. Więc my zaczniemy znowu funkcjonować. To oczywiście chwilę potrwa, ale my zaczniemy znowu funkcjonować w Europie, znowu będą reguły. Znowu, drodzy Państwo, to nie jest tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że jak zniknie państwo z okienka, zniknął z TVP i pojawią się tam dziennikarze w miejsce ludzi, którzy dziennikarzami nie są, którzy są po prostu pracownikami TVP na etacie propagandzistów PiS, to też nie będziemy mieli od razu demokrację. Tutaj, wiecie Państwo, po prostu udało się w ostatnim momencie. Ja powiem Państwu, że jak dopiero zobaczyłem, jak blisko jednak było przegranej, ja myślałem, że my jednak wygramy te wybory mocniej.
Okazuje się, że no, jednak ta ich buta na czymś była oparta. To znaczy, ja powiem szczerze, uważałem, że PiS nie przekroczy 30%. Natomiast no, okazuje się, że te rezerwy mieli. To stąd była ta ich buta. Oni po prostu uważali, że ci, co poszli zagłosować, to wystarczy na te 40 parę procent. Zabiła ich po prostu frekwencja, zabiła ich młodzież, która poszła głosować po prostu w fenomenalnej frekwencji. To jest, drodzy Państwo, fenomenalna frekwencja. To jest 80%, 75%. No, to jest coś, można powiedzieć, że młodzi nam wygrali Polskę. Młodzi, którzy byli katowani tym hitem pana profesora Roszkowskiego. Wiecie Państwo, gdzie koleś po prostu pisze esej, bo to nie jest podręcznik. Podręcznik to, wiecie Państwo, to jest podręcznik, co powinien zrobić podręcznik w sprawie in vitro. Podręcznik powinien wytłumaczyć, czym jest procedura in vitro, i następnie powiedzieć, dlaczego są ci, którzy się sprzeciwiają, jakie są ich argumenty i dlaczego ci, którzy uważają, że to powinno być dostępne, i zostawić sprawę. Drogi człowieku, przeczytaj tego, możesz sobie zrobić, albo na przykład zrób oksfordzką debatę, czyli że najpierw napisz na jednej kartce argumenty za tym, żeby dopuszczana była procedura in vitro, albo na drugiej kartce napisz argumenty przeciwko procedurze in vitro, a na końcu powiedz, które do ciebie bardziej przemawiają. Koniec, kropka. Tak uczy szkoła, która uczy myślenia. A nie po prostu tłuczesz ludziom do głowy, kto te dzieci będzie kochał. Przecież, szanowni Państwo, no dzieci z in vitro siłą rzeczy są dużo bardziej pożądane, wyczekiwane. Ktoś, kto przechodził procedurę in vitro. Ja mam wielu znajomych, którzy zawdzięczają dzieci właśnie takiej procedurze. Wielu takich, którzy wydali majątek na tą procedurę, a na samym końcu trafiło im się w końcu normalnie. Natomiast to są naprawdę bardzo... Komu przyjdzie do głowy, że można nie kochać, rozumieć dziecka, człowieka i stawiać go w jakiejś innej pozycji, to jest chore i to swoją drogą, podręcznik nie powinien w ogóle funkcjonować. Ale w ogóle wprowadzać to z takim sformułowaniem, zresztą oni się przyznali, bo usunęli ten fragment, pomysł, żeby czytać tych podręczników, ale to jest tam tekst. No, ładowanie zdjęć, pierwsza część obejmuje tam lata do roku bodajże 80, jakoś tak, i tam są zdjęcia Kaczyńskiego, tam są zdjęcia, tam są jakieś, po prostu tam jest po prostu nachalna propaganda pisowska. Ja polecam rozmowę z majorem Robertem Hedą, która poszła na jednym z mniejszych kanałów, w której on opowiedział, jak Jarosław Kaczyński kopiował rozwiązania Putina. I myśmy się zgodzili z panem majorem, że to, czego zabrakło mu przy tym kopiowaniu, to zabrakło mu tego ostatecznego rozwiązania. To jest to, co jak mówił Wiewiórki, że oni strasznie wzdychają do tego, że nie mogą po prostu wyjść i z nami ostatecznie rozwiązać tego problemu. Janku, jest jedna różnica i trzeba powiedzieć, bo jednak jeżeli chodzi o rozwiązania rosyjskie, Kaczyński musi pracować miernotami, u Rosjan miernoty się nie utrzymają. Tak, tak. Nie? Tam jednak jest to co innego, żeby on zrobił, przeszedł tą ciężką drogę tej kariery zawodowej, tak samo jak Putin, to jednak to ciężka praca i Putin miernotą nie jest. To jest groźny przeciwnik. Bardzo groźny przeciwnik. A Kaczyński po prostu sam nie jest jakąś osobowością i dlatego tych takich sobie dobrał. Każdy musi być gorszy. To, co mówił ojciec braci Kaczyńskich, no jacy oni są, no to już nie będę go dręczył. Sami Państwo pamiętacie, że po prostu każdego człowieka, który od nich będzie dla nich zagrożenie, będzie drobinę lepszą, oni go zniszczą, skończą, nie pozwolą mu funkcjonować. Siłą rzeczy obniżają poprzeczkę. To samo jest w służbach, to samo jest to, co ty Kamiński, nie uczyłeś się, ty po prostu zbierałeś pochwały. A dla kogo to wszystko było dobre, no to wam pan minister Bondarek wytłumaczył, chociażby na przykładzie tej likwidacji delegatur, które miały chronić kontrwywiadowczo Polskę, które były nakierowane. Dlaczego to zrobiliście, w jakim momencie i jak to wyglądało? Bardzo dobrze, gratuluję panie Krzysztofie. Jasno pan wytłumaczył, na czym to polegało.
I tutaj ty będziesz miał z tego olbrzymi problem, żeby usprawiedliwić te działania. I te działania zemściły się. I nie tylko te. Cała polityka kadrowa no, jest taka, a nie inna. Jeżeli nawet większość tych ludzi w służbach to są ludzie porządni, ideowi, chcą funkcjonować, to normalnie, spokojnie żyć. No, ale jeżeli widzą, że oni muszą dokonywać naprawdę bardzo poświęcać swoje życie osobiste, ciężko pracować, bo to jest służba, a nie praca. A z boku przychodzą miernoty, które mogą chlać, zachować się jak menele, funkcjonować w sposób nieakceptowalny społecznie. Tomku, ale tam jest nawet nie to. Oni nie akceptują ludzi, którzy są, mają integralność i uczciwość. Oni chcą sędziów, oni nie zgadzają się słowa na słowo nie. Nie chcą. Ja chętnie, czy ty wysłuchamy kogoś, kto ma inne zdanie. U nich nie ma czegoś takiego. Nie ma, znaczy żaden z nas nie brałby, nie przyłożyłby ręki do implementacji systemu, w którym to nasi koledzy mają wydawać wyroki sądów, że my zrobimy po prostu system, w którym sąd nie będzie decydował, ważąc racji stron i argumentów prawnych, tylko będzie wydawał wyrok, dlatego że dostanie telefon. Oni ten system właśnie implementowali. Tu jest taka zasadnicza różnica. Oni implementowali system, którego żaden normalny, uczciwy człowiek nie może akceptować. Nie może istnieć system, w którym sędzia może się bać, wydać wyrok, a do tego doszli, że oni zaczęli zastraszać sędziów. Doszło do tego, że niektórzy sędziowie nawet nie byli naciskani, ale groźba, która panowała, co to się wydarzy, ponieważ innego sędziego, który wydał wyrok, to cofnięto mu delegację, obniżono w ten sposób zarobki. Ja oczywiście nie usprawiedliwiam sędziów, którzy się w ten sposób dali złamać, tylko pokazuję mechanizmy. Ludzie są tylko ludźmi. Niezależnie od tego, czy są sędziami, prokuratorami, chcą wieść życie spokojne, szczęśliwe, nie chcą mieć problemów w pracy. No i to jest oczywiście, tak jak ty powiedziałeś, służba, ale to jest też praca. I nie może istnieć system, w którym wywiera się presję. Polskie sądy nie były idealne. Ja miałem za rządów PO-PSL wydany list gończy w sprawie cywilnej, kompletne bezprawie. Mało tego, mimo że prezes sądu skierowała wniosek, aby pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędzię, która wydała ów bezprawny list gończy, to rzecznik dyscyplinarny tego nie przychylił się do tego, mimo że złamanie prawa było oczywiste, próba uwięzienia człowieka, do tego dochodziło jeszcze przestępstwo przeciwko dokumentom, bo mając zwolnienie lekarskie do określonej daty, stwierdziła, że ono jest do innej daty, potem ktoś wywierał naciski na lekarzy, biegłych, żeby stwierdzili, że one były inne, nieważne. Natomiast co do zasady, system był taki, że znacznie mniej było tych wypadków, a jeżeli były, to były piętnowane. I wiecie Państwo, najgorsze jest to, że my się nie cofniemy do 2015 roku. Ja nie wiem, jak, powiem Państwu, nie chcę się wypowiadać. Na pewno wśród neosędziów są ludzie uczciwi. Tacy, którzy się nie sprzeniewierzyli w tym. Na pewno część zwykłych sędziów, którzy byli nominowani jeszcze przez tych, poszła na współpracę, na kooperację. Ja przypomnę na przykład, jak próbowano zapewnić sobie zamknięcie Romana Giertycha, wnioskując o sankcje dla niego na poziomie tam 5 milionów kaucji, pozbawienia uprawnień i tym podobnych rzeczy. Sprawa trafiła, została wylosowana. Bo wiecie Państwo, to jest zabawne, że pomysł z algorytmem i losowaniem to jest fajny pomysł, tylko problem polega na tym, że my nie wiemy, ponieważ Ziobro i PiS nie podali tego algorytmu. Ja akurat uważam, że to jest jeden z nielicznych pomysłów PiS, który należy zostawić, tylko należy podać ten algorytm do publicznej wiadomości. W jaki sposób są losowane te sprawy i przydzielać je naprawdę losowo. W taki sposób, że naprawdę nie dotykać się do prób właśnie wpływania na wyniki. Czy wpływano na wyniki postępowań sądowych w wcześniejszych latach? Ależ oczywiście, że wpływano. I tylko, że co do zasady system szedł w dobrym kierunku. Czyli następował coraz wyższy poziom standardów moralnych ludzi. Następowało po prostu takie też oczyszczenie się.
Ono nie następuje nigdy automatycznie. Mi to kiedyś uświadomił pan menadżer Jarosław Myjak, z którym rozmawiałem na ten temat, tłumacząc mi, dlaczego sędziowie jako grupa społeczna ma być innym, lepszym przekrojem społeczeństwa niż na przykład dziennikarze, niż inne zawody zaufania publicznego. No i trzeba się było zgodzić, że po prostu to jest statystyczna po prostu jakaś grupa. No może mieć trochę mniejsze, no jednak z racji wyższych, powiedzmy sobie, kwalifikacji intelektualnych, to mogą być te niektóre parametry mniejsze, natomiast co do zasady są różni ludzie. I my nie chcemy, my nie wierzymy w to, że się uda tworzyć system idealny, natomiast no, trzeba iść w kierunku tego, żeby sądy były niezależne, żeby prokuratura była niezależna, żeby służby specjalne, mnie się bardzo podobał, polecam wszystkim wywiad z panem generałem Krzysztofem Bondarykiem, bardzo mi się podobał jego projekt ustawy regulującej, który każe tego, jak wyglądać ma praca operacyjna, czyli co komu wolno. I o tym, żeby to wreszcie nie było, przepraszam, wszystko takie płynne, bo służby tworzą, na zlecenie służb jest tworzone niejasne prawo, nie wiadomo, kto je ma egzekwować. Jedną z najbardziej patologicznych rzeczy jest to, że kiedy sędzia odmawia zgody na inwigilację, na przykład mnie lub Tomka, to znaczy każdego, my to podajemy przykład, bo to nas dotyczy, to musi napisać obszerne uzasadnienie, dlaczego się nie zgodził. Jeżeli się zgodzi, to wystarczy podpis. Już tylko sama ta asymetria, że dołożenie mu, że musi tak samo napisać uzasadnienie, jak się zgadza, jak się nie zgadza, już samo to spowoduje, że będą uważniej podejmowali decyzje. To jest taki prosty przykład, w jaki sposób służby załatwiają sobie w państwie przychylność sędziów. No bo prosta rzecz, no kto z państwa jest zmęczony po całym dniu pracy, a dobra, tam miesiąc inwigilacji to jakoś tam przeżyje chłopa, ja nie chcę, jestem zmęczony, nie chcę mi się pisać. Jak jest niewinny, to jest niewinny, tak, to nic mu nie wyjdzie. Tak, a jestem zmęczony, chcę do dzieci, do żony. Powinien powstać normalny sąd. To państwo, my naprawdę jesteśmy, daliśmy dowód, że jesteśmy wielkim narodem, uśmiechniętym, że jakiś jeden po prostu frustrat, czyli Jarosław Kaczyński, no nie jest w stanie nas tak naprawdę trwale podzielić. Ja zacytuję profesora Sadurskiego, że dla elektoratu PiS idziemy z gałązką oliwną i z edukacją, a dla tych, którzy czynnie brali udział w psuciu państwa, w przestępstwach, po prostu rozliczenie i Prawo i Sprawiedliwość. Tomku, mówimy o paranoi Kaczyńskiego. Ja dostrzegam tutaj chęć zbudowania takiego mitu, jaki zbudował sobie Donald Trump, mitu ukradzionego zwycięstwa, które chce. Próba zbudowania drugiej religii smoleńskiej. To religia smoleńska siłą rzeczy, że trzeba ją odkłamać, ale to Jarosław Kaczyński się z tym nie liczy, ale Jarosław Kaczyński musi mieć teraz coś, co jest nowe, co trafi do tej nowej młodzieży, bo Jarosław Kaczyński rozumie, że musi mieć młodzież, czyli musi mieć ten mit, że Polska jest w niebezpieczeństwie, że Polskę ukradziono, że on jako jedyny tutaj, Piłsudski II, on chciał dobrze. Ale niestety nagromadzenie tych wrogich sił spowodowało to, że Polskę ukradziono. I trzeba to odkłamać. Nie wolno pozwolić na to, co mówiłeś w przypadku tej indoktrynacji młodych ludzi. Nie wolno na to pozwolić. Ludzie muszą mieć możliwość sami oceniać te fakty. No jeżeli otrzymują nagle jakąś taką pulpę, papkę bzdur, no to i tak okazało się, że ci młodzi ludzie w olbrzymiej większości nie kupowali tego guana. Po prostu tego nie kupili. Ale ci młodzi ludzie w tym czasie mogli mieć szkołę, która nie będzie, w której nie będzie czarnków, która będzie dla nich przyjazna, będzie ich uczyć rzeczywiście samodzielnego myślenia. Ale ja jestem naprawdę zbudowany, jak widzę tę postawę młodych ludzi. Kaczyński mimo wszystkiego nie opanował i nie rozumie. On nie rozumie social mediów. On nie rozumie. I nie rozumie tego, jak oni to wygląda. Oni nie rozumieją młodych ludzi, bo nie ma tam młodych tak, ludzi. Tak, on wziął miernoty. On wziął miernoty i te miernoty, patrząc tylko... Zobaczcie państwo, jak to wygląda, bo Kaczyński ciężko, żeby miał jakąś charyzmę. A oni wszyscy tylko dlatego
że rozumieli, że Kaczyński, bo część z nich to rozumie, że u Kaczyńskiego najłatwiej było dostać pieniądze. I to po prostu Kaczyński nie liczy się z pieniędzmi, bo to nie są jego pieniądze. Bo każdy człowiek, każdy menadżer spółka Skarbu Państwa, który rozumie, że te firmy muszą się rozwijać, muszą mieć konkurencję, muszą funkcjonować, liczy się z każdym groszem i rozumie, trzyma te wydatki, zatrudnia ludzi, którzy mogą mu później pomóc. Tutaj tego nie było. Dlatego Kaczyński sądził, że jego będą wszyscy bronić, bo do niego, jeżeli przyszło się z tematem, który odpowiadał jego światopoglądowi, jeżeli podkręcał tą szajbę, którą teraz widzicie, dotyczącą tego spisku, każdy pieniądz, zobaczcie wyprowadzenie tych pieniędzy poza budżet, zobaczcie te zdjęcie wszystkich bezpieczników. Zdjęli bezpieczniki już od czasu katastrofy smoleńskiej, znaczy wcześniej, przed katastrofą smoleńską i zdejmowali w całym państwie. I pozdejmowali, ale pozdejmowali te bezpieczniki. Na szczęście jednak Polacy są wielkim narodem. Zobaczcie, jak oni zmarnowali w szybkim tempie te ponad 100 miliardów, które Polska dała Ukrainie. Ten wspaniały wizerunek Polski, którzy przyjęli ukraińskich uchodźców. Przecież to jest niebywałe. Przyłączyli się do tego. Jedyny sukces, który mogli rzeczywiście mieć, że naród polski jest tak wielkim narodem, że przyjął uchodźców wojennych, przyjął Ukraińców. To oni to zepsuli tymi wszystkimi dyrdymałami, że Polska będzie... Muszę cię poprosić, bo szeleści twój mikrofon. Bardzo przepraszam Państwa. I Szanowni Państwo, oni to wszystko poniszczyli. Zobaczcie, jak dopiero później przyłączyli się do tego, żeby pomagać uchodźcom. Tak jak Janek mówił wcześniej, zobaczcie, oni wiedzieli wcześniej, że będzie wojna. Nie zadbali o to. Było mnóstwo różnych budynków, szkół, jakichś pozamykanych ośrodków zdrowia, jeszcze innych budynków, które mogli wykorzystać, wiedząc, że będzie ten kryzys emigracyjny, nie zrobili nic. Tą falę emigracji, uchodźców przyjęli Polacy. My wszyscy przyjęliśmy, zaczęliśmy funkcjonować. Ja pamiętam jeszcze, jak pan ówczesny wojewoda Radziwiłł podchodził tak sceptycznie do tego, gdzie uchodźcy byli na dworcu centralnym przyjmowani przez wolontariuszy. Przecież zobaczcie Państwo, przecież to nie ginie, to można wszystko znaleźć, jak oni się zachowywali. To samo jest służba. Tak samo to funkcjonuje. Janek tłumaczył, że już w momencie, kiedy do Polski przychodzi taka duża ilość ludzi, trzeba ich w jakiś sposób sprawdzać. Oni bardzo długo nie mieli w ogóle nad tym panowania. Oni, to w ogóle zacznijmy, to jest w ogóle... Błąd za błędem. Bo teraz mówimy, bo odjechaliśmy trochę od głównego tematu, czyli paranoi PiS-u. To tylko jeszcze kończąc ten wątek imigrantów, uchodźców. PiS kiedykolwiek stykał się z problemem, dawał ciało. Weszli do władzy w bardzo dobrej koniunkturze, kiedy gospodarka się bardzo dobrze rozwijała, ale zaczęli zadłużać państwo. Ten cały program 500+ był na kredyt, o czym mówił sam Mateusz Morawiecki, że jest to inwestycja w demografię. Ta inwestycja skończyła się najgorszym regresem demograficznym w historii. Mamy w tej chwili rocznie 150 tysięcy więcej zgonów niż urodzeń. Dlaczego? Dlatego, że to poziom takiego bezpieczeństwa socjalnego, które gwarantuje PiS, nie zachęca ludzi do posiadania dzieci. Nie zachęca ich sposób traktowania ludzi przedsiębiorczych, nie zachęca, nie stwarza poczucia bezpieczeństwa. Kaczyński tworzy klientelę. On nie chce ludzi, którzy są samodzielni, nie chce ludzi, którzy są otwarci na świat. On się nie godzi z tym, że będzie rządził dwie kadencje. On w tej chwili będzie granie na poczuciu winy Andrzeja Dudy. Tomku, cały czas musisz uważać, bo cały czas szeleścisz o bluzy, bo wybrałeś bluzę, to ludzie potem będą pokazać w komentarzu. I
Jak Andrzej Duda będzie teraz wpędzał w winę Andrzeja Dudę, że to wszystko twoja wina, że przez ciebie nie dojechaliśmy sądów. Dla nich demokracja jest tylko i wyłącznie kostiumem, grą, w którą teraz będą twierdzili, że grają. No bo co mają zrobić? Będą liczyli na to, że fatalny, tragiczny stan finansów państwa, który został po nich, spowoduje, że będą naciskać, patrzcie, za naszych czasów benzyna była po 6 zł. Nic, że była ta benzyna po 6 zł przez 2 miesiące, ale będą te legendy. Będzie to opowiadanie o krainie mlekiem i miodem płynącej z pominięciem faktu, że okradli ludzi inflacją. Nas wszystkich okradli, no, na 50% inflacji. Powiem Państwu tak. Będziemy dopingować nowy rząd, bo tutaj przede wszystkim potrzeba silnych decyzji. Trzeba zdepisyfizować, o tym żeśmy na kanale Historia powiedzieli dzisiaj o 8:15, że depisyfizacja to nie chodzi o to, że o jakąś zemstę. Tu chodzi o to, że nie może funkcjonować pomnik Lecha Kaczyńskiego narzucony przez państwo. Nie w ten sposób się nadaje ludziom pomniki. Były kiedyś jakieś nawet nieformalne reguły zakazujące nadawania, honorowania ludzi pomnikami w bliskości śmierci. To powinna być decyzja po iluś tam dekadach, a nie jako część narzędzi w polityce. Jarosław Kaczyński próbował zrobić taki mechanizm, który zapożyczył z historii dotyczący Józefa Piłsudskiego, że jeżeli będziemy ludzi indoktrynować, że Józef Piłsudski był człowiekiem, który zwrócił ludziom niepodległość, to się udało częściowo na dużą część społeczeństwa przekonać, że to jest ten ojciec narodu, że to jest ten prawdziwy twórca, to jest zwycięzca w bitwie warszawskiej, to jest człowiek geniusz po prostu militarny, strategiczny. A tak naprawdę mieliśmy do czynienia z dość charyzmatycznym, ale bezczelnym, ale maturzystą, który nie miał bladego pojęcia o zarządzaniu wojskiem. Jak się do niego dotknął, to spowodował to, że armie rosyjskie, bolszewickie przybyły pod Warszawę i to był cały udział Piłsudskiego w zwycięstwie, że sprowadził bolszewików pod Warszawę. Później wykańczał ludzi, dobierał też niestety miernoty, nie tak mocne miernoty jak Jarosław Kaczyński, ale jednak nie było tej konkurencji wymiany elit. Demokracja nie jest doskonałym systemem, ale ona pozwala ludziom wymienić tych, którzy się nie sprawdzają. Jarosław Kaczyński wydał kilkadziesiąt miliardów złotych na propagandę, na obniżanie ceny paliwa, bo nakazał obniżkę cen paliw Orlenowi. Myśmy tą obniżkę zapowiedzieli, szanowni państwo, 1,5 roku przed kampanią. No to co, byliśmy tego, jak wiem, wróżami? Nie, po prostu wiedzieliśmy, że on rżnie od Orbana. Zrobił referendum. Referendum połączył z wyborami po to, żeby wypaczyć w ten sposób wyniki. Przyznawali dotacje diecezjom od rządu. Diecezje zaś zajmowały się robieniem audycji partyjnych. To jest klasyczne przestępstwo wydawania pieniędzy z budżetu na, no to jest oczywiście przekroczenie uprawnień z jakichś tak, ale to są to ileś tam paragrafów na to jest. Tu potrzeba po prostu zdeterminowanych prokuratorów, którzy po prostu przyjdą i będą po prostu wręczać tym wszystkim ludziom za to zarzuty. Paranoja, ta próba, Tomku, ja zapytałem, czy to jest, bo ja tu widzę, że to jest taka ostatnia linia obrony, że oni spróbują okopać się na ukradzionym zwycięstwie. Teraz krąży taka legenda o tym, że wiele osób głosowało z jednym zaświadczeniem, że jakieś autobusy jeździły, że to było po prostu multum rzeczy, w tych takich jękach wziął udział nawet Rafał Ziemkiewicz. Ja cię, Rafale, doskonale rozumiem. Dwie córki na zagranicznych studiach. No i teraz się rypło się całe finansowanie, i teraz trzeba będzie, powiem tak, ciężko pracować i brać pieniądze z rynku. Ja nie wiem tylko, jak cię ten rynek zweryfikuje. Ja mogę obiecać jedną rzecz, że dołożę wszelkich starań, aby wyświetlić wszystkie transfery do takich jak ty, do takich jak Rafał Ziemkiewicz.
że po prostu wszelkie transfery pomiędzy nimi a władzą, pomiędzy spółkami Skarbu Państwa. To będzie naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, jak Państwo zobaczą, jak ludzie zobaczą, ile płacono za ich ogłupianie. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński, to jest najgorsze, co teraz powiem, ja uważam, że on wierzy w to, że to zagranica mu odebrała władzę w Polsce. Więcej, on wierzy, że 11 listopada będzie jakimś momentem zwrotnym. On wierzy w to, że jak zwykle będzie zawłaszczał polskie święta, że to jest jego, że on pokaże, że tutaj jednak jest większość ludzi, którzy są za nim, Polacy. To wszystko jest sfałszowane. To są jakieś mrzonki. Stąd naciski na Dudę, żeby Sejm zebrał się 13 listopada, nie przed 11. Nie przed 11. To jest chore, bo to wszystko jedno. Jest naprawdę, szanowni państwo, szkoda tylko czasu, żeby w Polsce nie było rządu, który może już podejmować jakieś decyzje. Przecież oni nawet nie administrują. Kto z nimi będzie chciał podejmować jakieś wspólne decyzje? Kto będzie chciał tu inwestować? Kto będzie chciał zrobić? Chodzi już o KPO, o te wszystkie mechanizmy gospodarcze, które stoją. Oni odejść nie potrafią. I to tak to jest. No, powiemy jeszcze o Bajtku, powiemy jeszcze o reszcie. Widzicie państwo. To, co powiedział Miller. Mężczyzna poznaje się nie po tym, jak zaczyna kończyć. Mężczyzn się poznaje. Wiecie państwo, ale tu jeszcze nie o to chodzi. Każdy człowiek, który jest naprawdę... Wiecie państwo, ja nie mam jakichś tam wielkich rozmów. Mam 44 lata z hakiem. Bardzo długo funkcjonuje, jeżeli chodzi o media i o jakoś tam, jak to mówią, coś tam umiem, jak to mówiła pani posłanka Kruk. Natomiast pierwszą zasadą, którą się startując w zawodach demokratycznych, jest to, że idąc do władzy nie starasz się zabetonować instytucjonalnie, ponieważ jest to złe. To starasz się, wręcz przeciwnie, starasz się umożliwić jak największej liczbie ludzi zabierać głos, ponieważ uważasz, że najlepszą obroną społeczeństwa jest samo społeczeństwo. Wiecie państwo, no piękny przykład, jak Finowie sobie radzą. Wiecie państwo, jak mały narodek potrafił się postawić wielkiemu Związkowi Sowieckiemu, gdzie mają po prostu gigantyczne morale. Przecież oni wiedzieli, że ich wojna czeka. Nas czeka mentalna rzecz, która jest jednym wielkim wyzwaniem, bo dziś polskie bezpieczeństwo, i tutaj strach się do tego przyznać i to powiedzieć, ale to jest prawda, ono wisi na tym, kto wygra amerykańskie wybory. Jak amerykańskich wyborów nie wygra Joe Biden, to my mamy gigantyczny problem, bo nie wiadomo, czy kolejna władza w Stanach Zjednoczonych, choć nie daj Boże, gdyby wygrał Trump, to po prostu Trump może po prostu dojść do wniosku, że Putin to taki fajny kolega, przecież on to wielokrotnie podkreślał. Ta banda tych, no już nie chcę teraz używać słów powszechnie uznanych za wulgarne, ona popierając Trumpa, w ogóle nie zastanawiała się, jaką on ma politykę. I dla nich było jasne to, że Trump powiedział, że jemu wisi to, czy w Polsce jest demokracja liberalna, czy demokracja w wersji orbanowskiej. Ta demokracja w wersji orbanowskiej polega na tym, że jest organizowany raz na 4 lata plebiscyt, którego władza nie może przegrać. Proste. Proste. W taki sposób oni załatwiają sprawę. Po prostu nie ma możliwości, nie ma komunikacji. Jest jakiś tam poziom życia. Wiecie państwo, w Korei Północnej większość narodu jest święcie przekonana, że żyją w państwie, w którym jest jeden z najwyższych poziomów życia na świecie. I proste. Więc każdy, kto tam przemyca na przykład filmy z Zachodu, jest karany śmiercią. Każdy, kto przerzuca zachodnią muzykę, kara śmierć. To już nawet już teraz już tam zaostrzyli. To są takie rzeczy, co robił Jarosław Kaczyński. Ja przypomnę, że Andrzej Zybertowicz stwierdził, że po wyborach trzeba się będzie zająć tymi mediami społecznościowymi, bo nie może być tak, że one dezinformują Polaków. No to czyli mówimy o takich ludziach jak my. Czy my dezinformowaliśmy? Wyspy Szpiegowską zrobili o to, rozszerzyli artykuł 130 o to, że jeżeli mówi się prawdę, no to jesteś szpiegiem. No, de facto. Nie wolno. No, szanowni państwo. Każdy, kto ma telefon komórkowy, czy chodzi koło państwowego jakiegoś urzędu, no to można postawić, że to jest szpiegostwo w tej chwili. Tak? To jest państwo, które chcieli zbudować. Tak. Teraz tak płaczą, że te siły im zabrały tę możliwość. Złe zachodnie siły. Szanowni państwo,
Historia na weekend, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze polecam mój tekst o żydowskim pogromie Alfonsu w Warszawie w 1905 roku. Bojówki starozakonnych zdemolowały domy publiczne nad Wisłą. Tutaj mieliśmy taki dziwny sojusz, ponieważ chrześcijańskie gazety biły brawo tym robotniczym żydowskim organizacjom demolującym. W większości to były żydowskie burdele, ale nie tylko. Policja carska wycofała się z ulic na czas tegoż samosądu, otoczyła tylko opieką wybrane burdele, które potem z racji usunięcia konkurencji miały bardzo fajny rynek. Historia tego ciekawych samosądów wzięła się z bardzo ogromnego procederu, który przed wojną polegał, zyskownego procederu sprzedaży kobiet do domów publicznych, do robienia ich z nich seksualnych niewolnic w Ameryce Południowej, do Brazylii. Miały przyjeżdżały tam, licząc na pracę opiekunek do dzieci, kelnerek, pomocy domowych, a kończyły po prostu jako seksualne niewolnicy. No i w ten sposób rozwiązano problem. Bardzo mało znana historia, a naprawdę fantastyczna. Jest osadza rodziny Giertychów. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby poczytać o tak 500 latach rodziny Giertychów, skąd się wywodzą, drodzy Państwo, protoplasta, który jest tutaj zlokalizowany, pochodził z XVI wieku z Wielkopolski. Bardzo ciekawa historia, też mój tekst. No i o czarownicy i królu Polski. Władysław Jagiełło zakochał się w 45-letniej wdowie z czwórką dzieci, co zostało uznane przez współczesnych po prostu, że musiała rzucić na króla urok. No bo jakże tak, no taka stara i jeszcze z dziećmi po prostu, a królowi pasowała. To bardzo ciekawa historia. Czarownica i król Polski. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. A teraz Tomek. Wąsik, Wąsik, posłuchaj, i Kamiński. Bardzo lubicie właśnie jeździć między innymi do Chełma. Wy mianowaliście na szefa cyfryzacji człowieka skompromitowany, czyli Cieszyńskiego. I w szczególności na pewno będą wyjaśnione wasze nieprawidłowe działania w NASK-u. To jest naukowa, akademicka sieć komputerowa. To jest, miało być to w założeniu jedną ze służb specjalnych, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Upolityczniliście tą służbę, porobiliście tam dużo bardzo złych rzeczy. To wszystko wyjdzie. Pamiętaj, Wąsik, to wszystko wyjdzie. To, co żeście tam robili, to jest kolejne wykręcanie bezpieczników w państwie. Chcieliście również poprzez NASK no, przejąć social media, dręczyć ludzi. Nie do tego służy takie narzędzie, jak Instytut Badawczy, który ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo i rozwój. Już niedługo. Trzymaj się. Bądź pewny. I pan, panie Cieszyński, również. Tyle. Poeci pamiętają. Ja za młodu pisałem wiersze. Szanowni Państwo, do zobaczenia.